Rodzinnie i aktywnie. Właśnie tak minął festyn organizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Elgnówku. Wzięli w nim udział nie tylko dawcy krwi, ale również mieszkańcy miejscowości i goście z terenu całej gminy Olsztynek. Nie ma to jak takie właśnie wiejskie festyny. Ludzie przychodzą, nawet ci starsi, którzy cały czas siedzą w domu, to wychowot przychodzą i super jest, pogoda dopisuje. Klub Honorowych Dawców Krwi w Elgnówku działa z przerwami już od 50 lat, angażując się i promując oddawanie krwi w całym regionie. Po każdej z takich imprez przychodzi mnóstwo nowych, młodych osób, które do nas się przyłączają i oddają krew. A tej krwi w naszej historii, naszego klubu oddaliśmy już sporo, bo ponad 3000 litrów. To jest taka cysterna krwi. Imprezę zorganizowano przy wsparciu sołectwa Elgnówko oraz Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Klub Honorowych Dawców Krwi jest dumą regionu od wielu lat. On już był tak jakby odnawiany, kilka lat nie działał. Teraz przy pomocy pana Piotra Ogonowskiego właśnie, który postanowił tak jakby go reanimować i prowadzić na nowo. Także on był od dawna i teraz jest nam bardzo miło, że powstał ponownie, tak? To jest nasza jednak chluba. No oddawać krew to także jest honor, tak? Dla każdego z nas. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy jej sami potrzebować. Od integracji i od aktywizacji społeczeństwa tego się zaczyna. Po ostatniej imprezie, która była pierwszego na Dzień Dziecka, okazało się, że zaangażowało się następnych 5 osób młodych, które wyraziły chęć i już zostały przebadane, już pierwszy raz oddały krew. Podczas festynu można było wziąć udział w meczu siatkówki, spróbować swoich sił w aikido oraz poznać tajniki pierwszej pomocy w wykonaniu profesjonalnych ratowników. O poczęstunek zadbały koła gospodyń wiejskich Zmierek i Elgnówka. Bardzo dużo ciast, na pewno malinowa chmurka, różnego rodzaju serniki, jabłeczniki, rogaliki i inne cudne ciasta, o tak powiem. Sama już nie wiem, ile ich jest, wiem, że ich jest dużo. Na najmłodszych czekała aktywna rozrywka w postaci dmuchanych zjeżdżalni, a także ciekawostki przyrodnicze przygotowane przez przedstawicieli Lasów Państwowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv